Co to jest działać wedle woli Bożej? Mamy w Piśmie Świętym dramatyczne stwierdzenie. Panie, myśmy w Twoim imieniu uzdrawiali, w Twoim imieniu wyrzucali złe duchy i usłyszał: nie znam was. A wcześniej jest powiedziane, że moi drodzy, tylko ten, kto pełni moją wolę. Zaraz mi pani Agnieszka ten fragment znajdzie. Moi drodzy, wejdzie do nieba. Bo bardzo jest wielu, którzy mówią: każdy, kto mi mówi: Panie, Panie, nie wejdzie, nie każdy, kto mi mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca. Jesteście świadkami różnych ruchów. Widzicie cuda. Widzicie wypędzanie złych duchów. Ale jest pytanie, czy oni pełnią wolę Boga. I dopiero wczoraj zrozumiałem, żebyście nie byli pewni, że tam, gdzie jest uzdrawianie, tam, gdzie jest wypędzanie złego ducha, że tam jest pełnienie woli Bożej. To jest takie moje nowum odkryte wczoraj. Trzeba było tu przyjechać i znowu być już z siwymi włosami, żeby zrozumieć to wszystko. Powtarzam wam jeszcze raz. Nie każdy, kto mówi mi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca. Wielu powie mi w owym dniu: Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twojego imienia? I nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia? Czy nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia? Wtedy oświadczę im: nigdy was nie znam. Nie znałem. Nigdy was nie znałem. Dlatego idąc za Panem Jezusem, musimy pamiętać, czy spełniamy wolę Jego Ojca. Możecie czynić cuda, możecie prorokować, a usłyszycie: nie znałem wam. Takie moje nowe spojrzenie. Dziś Matka Boża w Orędziu żąda od nas intensyfikacji wypełnianiu woli. Że to robimy, ale to musi być, dzieci, pełne i szczere. To jest najtrudniejsze.